Dzisiaj słyszymy, jak autor Księgi Mądrości pisze o tym, że dusza jego spodobała się Panu Bogu i dlatego został zabrany. Dosyć często w życiu religijnym właśnie mówimy o duszy, mówimy o sprawach duchowych, prowadzimy życie duchowe. Bardzo często właśnie jakby to zainteresowanie religijne kręci się wokół duszy, wokół spraw duchowych. A pozostaje pytanie, co z ciałem? Czy ciało nie ma tutaj swojego udziału? Czasami może to prowadzić do jakiegoś zanegowania, do próby zanegowania naszego ciała, naszej cielesności, że właśnie być człowiekiem duchowym, zadbać o swoją duszę, to znaczy tak trochę zapomnieć o tym ciele, wyprzeć to ciało, jakby je wypchnąć poza margines, a już tylko tak być takim uduchowionym. Niesamowicie na ten temat pisał papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est, gdzie pisze właśnie o rozważaniach na temat ciała, że przeżywanie wiary, przeżywanie miłości nie dzieje się w oderwaniu od ciała, że nie chodzi o zanegowanie ciała, o czym papież mówi, że były takie tendencje czasami właśnie do jakiejś spirytualizacji, czyli uduchowienia wbrew ciału, czy poza ciałem, w jakimś zanegowaniu ciała. Ale prawdziwie przeżywana miłość, prawdziwie przeżywana wiara polegają na zintegrowaniu tego, co cielesne i tego, co duchowe. Warto w kontekście dzisiejszego czytania właśnie zobaczyć to, jakie miejsce mojemu ciału przypisuje w moim życiu religijnym, w moim życiu wiary, w przeżywaniu miłości do Pana Boga i do bliźnich.